Witam serdecznie. Dzisiaj jest czwartek, 13 listopada 2014 rok. U mnie godziny poranne w Europie, czyli w Londynie, bo to jest najważniejsze. Godziny popołudniowe, jest godzina 16 mniej więcej, 17. Także patrzymy na układ ropy. Ropa, która jest dosyć wyprzedana, to jest wykres H1. Teraz przeskoczymy na wykres H4. Był tutaj pattern zwycięski zaledwie wczoraj, także tutaj były oficjalne wejścia w rynek. Paterny zwycięskie były również wcześniej, jak i w tych rejonach. Zobaczcie, jest tutaj kilka momentów zwycięskich i na H4, tutaj również, i na wykresie H1. Także było sporo możliwości do wchodzenia w rynek i wydaje mi się, że dalej jest taka możliwość, mimo że rynek jest dosyć wyprzedany, tak? Mamy pierwszą falę, drugą falę, natomiast zobaczcie, jak to wygląda również na D1. Wygląda to jak rozpędzająca się wciąż fala spadkowa po większej korekcie. Także patrzymy na D1, patrzymy na H4, również spoglądamy na wykres H1, gdzie już szukam konkretnej sytuacji do wejścia w rynek. To, co chciałem Wam pokazać, to że dzisiaj na danych tego instrumentu jest czwartek, Thursday, inwentarz, czyli zapasy na ropie. To jest to, co wyszło teraz przed chwilą, czyli jakieś pół godziny, 40 minut temu, nie wykonał się żaden ruch, później rynek zaczął lekko spadać. Tutaj inwentarz różni się, miał być na plusie zapasy, tak? 700 tysięcy baryłek ropy w inwentarzu, zapasach, a jest minus 2 miliony w porównaniu do ostatnich zapasów, tak? Także nie jest to, słuchajcie, super duża różnica, bo tutaj można sprawdzać, jeżeli ktoś bardzo chce, to może sprawdzić sobie, jakie są prognozowane, to są te brązowe kropki i jakie są właściwe, czy na odwrót, tak? Dobrze mówię. Brązowe kreski, kropki to jest inwentarz prognozowany, niebieskie to są właściwe, także czasami te różnice są dużo wyższe, zobaczcie, tak, gdzie tutaj jest prognoza na tym poziomie, a faktyczny inwentarz, zapasy są dużo niżej. To nie jest tego typu przykład dzisiaj, jednakże z plusa na minus moim zdaniem różnica może być istotna dla tego instrumentu, tym bardziej, że jest to instrument, który ma bardzo ładny, mocny trend i trzy tutaj momenty co najmniej sprawdzały się przy wejściu w transakcji ostatnimi czasy, wszystkie paterny, to przez to, że trend jest najważniejszy, najładniejszy, najbardziej dynamiczny, tak? Czyli wtedy sprawdzalność tych transakcji ma bardzo duże prawdopodobieństwo. Jeżeli wchodzisz w instrumenty, tak jak ja wczoraj na euro-dolarze przykładowo, gdzie był tutaj taki nieduży przestój, zobaczcie, było uderzenie rynku, ja wspominałem o tym, że był pattern numer 3, tutaj uderzenie rynku, pattern numer 2, do odebrania było zaledwie kilkanaście punktów i tutaj wchodząc w rynek w pozycje długie czy krótkie, nie jest to rynek z typowym trendem, nie jest to rynek z właściwą dynamiką, byłyby tutaj raczej na 80% niezyskowne, tylko stratne pozycje. Natomiast na ropie w tym momencie jest na odwrót, także będziemy spoglądali na tą transakcję, jak ona się będzie rozwijała. Take profit na razie ustawiony jest tutaj. To jest konto, słuchajcie, realne, ćwiczebne, które wykorzystuję do zaznaczania transakcji, do tradowania również na kursach, do nagrywania filmów wideo, do pokazywania Wam, w jaki sposób wchodzimy w rynek, w których momentach. Także tutaj często stop loss trzymam dużo dłużej niż jak traduję właściwą gotówką, czyli większym wolumenem, jak również take profit często na właściwym koncie mam dużo ciaśniejszy, żeby odbierać pierwszy kontrakt przykładowo, drugi kontrakt wciąż leci, tak? Stop loss po właściwym ruchu, takim jak tutaj, czy trochę większym, będzie przestawiony na właściwym koncie na zero. Na koncie testowym będzie tutaj dłużej rozciągnięty, bo możemy sobie mikrokontraktem, czy niedużo jakąś gotówką pozwolić na to, żeby ten rynek w obydwie strony więcej oddychał. Jeżeli tradujemy większym wolumenem, to niestety nie możemy często pozwalać sobie na to, żeby rynek przykładowo spadł, tak jak tutaj, czy niżej i odwracał znowu do maksimów, czyli powodował, nie wiem, 50 punktów potencjalnego zysku, 100 punktów straty i żeby znów mógł spadać, tak? Tego typu sytuacje mieliśmy tutaj w tych momentach, gdzie pokazywałem ostatni trade, jak wchodziliśmy w rynek. Do tego możesz sobie przejrzeć inny film instruktażowy z wcześniejszą datą, z wejściem również na tym rynku, tak? Gdzie tutaj były gdzieś otwierane transakcje, czy na tych poziomach rynek cofał się i znowu spadał. Natomiast na razie, jeżeli chodzi o samą dynamikę, bo to w profesjonalnych kursach, w transakcjach ćwiczymy, jak dynamika się zachowuje, tak? Zobaczcie, zwróćcie uwagę. Dynamika ceny aktualnie stoi, tak?
czy ewentualnie tąpnie pips niżej. Nie ma potencjalnie dużego czy agresywnego odskoku do góry. Oznacza to, że dynamika jest wciąż prospadkowa. Trend nie odwraca się nawet krótko-średnioterminowo do góry, tak? Po prostu stoimy na tym poziomie, jest to bardzo komfortowe do kolejnych spadków, jest to bardziej prawdopodobne do kolejnych spadków. O tym zawsze powtarzam. Natomiast jeżeli wykres zacznie agresywnie tutaj dynamiką ceny, czyli punkt po dwa punkty, po trzy punkty skakać do góry, co będzie widoczne też świecy, czy kolejnej świecy, która będzie agresywnie zielona, tak? Będzie rosła w takim wydaniu lub szybciej, będzie to widoczne w dynamice ceny, że krótkoterminowo nie będzie spadków, tak? Krótkoterminowo, to znaczy przez najbliższą, nie wiem, godzinę, 2 godziny, 3 godziny. Nie oznacza to, że w średnim terminie na H4 rynek dalej nie będzie spadał. Po prostu może wziąć większy oddech, tak jak tutaj zaznaczyłem stop loss, i znowu spadać, tak samo jak działo się to wcześniej w tym przypadku, tak? Rynek oddychał bardzo długo, dosyć nawet wysoko i dalej agresywnie spadł. Także mamy, słuchajcie, tutaj krótki termin, który obserwujemy na H1, mamy średni termin, który obserwujemy na H4, tak? I tu też trzeba jakąś logiką się poruszać, bo jeżeli w krótkim terminie chcemy odebrać małą ilość punktów, to inaczej będziemy ustawiali stop loss, niżeli w długim terminie czy średnim na H4 będziemy chcieli odebrać dużo większy zysk, tak? Wtedy koresponduje to do teorii, zobaczcie, że stop loss 1 do 3, czyli na każde 10 punktów stop lossu 30 punktów zysku, przynajmniej celowane, jeżeli jest taka możliwość, tak? Natomiast ta transakcja, wydaje mi się, jest to już trzecia czy czwarta pod rząd wykonywana na ropie. Rynek jest coraz bardziej wyprzedany, także transakcja jest coraz bardziej ryzykowna, coraz bardziej agresywna. Także będę się starał w tego typu transakcjach coraz mniejsze zyski wyciągać z rynku coraz szybciej, tak? Czyli im większe ryzyko, czyli im mniejsze prawdopodobieństwo na uzyskanie zysku, tym szybciej staram się wychodzić z rynku, dlatego take profit jest ustawiony, no właśnie, czy na wykresie H4 jest on ustawiony szeroko, czy ciasno, take profit, czyli zysk. Czy na wykresie H1, jak sobie tutaj spojrzymy na wykres H1, jest ustawiony szeroko, czy ciasno? I już podaję Wam odpowiedź, bo jest to część nagrania, powiedzmy, bardziej profesjonalnego, tak? Otóż zobaczcie, jak na H1 mamy tego typu falę uderzenia ostatniego, czyli ta świeca czerwona, tak? Co możemy sobie przybliżyć i rozciągnąć. Będzie wyglądało to w ten sposób. To jakiej fali możemy w drugim uderzeniu oczekiwać tutaj, słuchajcie? To jest część profesjonalnych kursów, tak? Otóż uderzenie, jakiego możemy w pierwszym ruchu oczekiwać, to jest może dotąd, czy dotąd, tak? Także ten take profit powinien być na wykresie H1 dosyć nieduży, agresywny, szybki odbiór zysku, tak? Im dłużej będziesz czekał, tym na wykresie H1 będzie to wyglądało w ten sposób, że rynek spadnie dotąd, czy trochę wyżej, gdzieś do tych poziomów i znowu zacznie brać oddech, bo tutaj on jest coraz bardziej wyprzedany być może, tak? Być może również się rozpędzić mocno, ale to jest coraz mniej prawdopodobne, że rynek mocno będzie się rozpędzał w kolejnych falach, w kolejnych takich samych, tak? Czy podobnych falach, ale zobaczymy. Statystycznie on sobie spada. Natomiast na wykresie H4, jak przełączymy na wykres H4, to widzimy, że bardziej kierujemy się długością co najmniej tej fali ostatniej, tak? Czyli ostatniej fali spadkowej, zobaczcie, czyli to będzie 160 punktów, czyli mniej więcej od tych momentów też byśmy szukali tego typu fali, czy trochę krótszej, czyli podobny moment na H4 jak na H1. Natomiast na H4 również możemy spoglądać na to, jaka była ostatnia fala i jaka jest druga fala, która, zobaczcie, jedna fala, oddech, druga fala, która dochodzi właśnie do długości ostatniej fali. Czyli nie to, że prognozujemy odejście tutaj wzrostów, że coś będzie rosło, tylko po prostu ryzyko tego, że rynek nie będzie agresywnie spadał dalej, rośnie, tak, wraz z tymi falami, które się rozwijają. Także to nie jest prognoza wzrostów, tylko po prostu trzeba zdawać sobie, być świadomym, zdawać sobie sprawę, kiedy rynek może agresywnie jeszcze spadać, kiedy nie. Natomiast jeżeli pobije tutaj tą zieloną linię, czy tą czerwoną, gdzie ustawiłem na ten moment take profit, żeby on był na tej platformie, żeby mi zaraz nie zniknął i przykład transakcji cały zniknie, tak? Czy od nowa będę musiał otwierać, żeby pokazywać tutaj transakcję daną. Także ją będę trzymał, czy będę rozciągał ten take profit, żeby ona tu była chwilę na tym filmie instruktażowym, a na koncie realnym czy innym koncie ona już nie będzie widoczna, będzie zamknięta, tak? Z szybkim take profitem.
Także, moi drodzy, jeżeli tutaj ta linia zostanie znowu przerwana, czyli fala tu się zatrzyma, czy weźmie kolejny oddech, znowu będzie spadała, znowu będzie to aktualizacja do kolejnych spadków, tak? Na ten moment myślimy o najbliższym odcinku spadkowym, który dalej w zgodzie z trendem może się rozwijać na kolejne spadki, co jest widoczne również na wykresie pięknym T1, zobaczcie. Także to było na tyle. Sporo tutaj szczegółów, detalów z opinii prostej transakcji, prognozy, prawdopodobieństwa, ale jednak bardziej skupiamy się na danym scenariuszu, który jest w danym momencie, a nie na prognozie różnych zaistniałych sytuacji, ale trzeba zdawać sobie sprawę z potencjalnych komplikacji tutaj, ile możemy zarobić na danym wykresie. Także dziękuję bardzo, do usłyszenia, zapraszam na Forex jest Trader i widzimy się w niedalekiej przyszłości.